Kiedy organizatorzy, że tak powiem, zadali mi ten esej, porozmawianie z panami na temat tego eseju, oczywiście po jego lekturze miałam takie pierwsze reakcje, obraz. Przypomniał mi się Malczewski, skądinąd mój ulubiony Malczewski, Melancholia, gdzie z jednej strony mamy kłębiący się tłum, mamy piękne, wielkie okno, za oknem mamy jasność, za oknem mamy, można powiedzieć, przyszłość, za oknem mamy światło, to, co na nas czeka, to, do czego w jakimś sensie być może powinniśmy aspirować. Ów tłum kłębiący się oddziela od tego światła postać ubrana na czarno. Ona stoi w oknie. Ona tego tłumu, przynajmniej w teorii, ma nie wpuścić. Ten tłum to są te nasze wszystkie, wtedy jeszcze XIX-wieczne, narodowe troski, zgryzoty, nasze niepowodzenia, nasze mity, nasze bolączki. Wszystko to, czego chyba byśmy nie chcieli i czemu, jak się wydaje, Malczewski też w tej nowoczesności, w tej przyszłości, w tym wieku XX nie do końca chciał. No ale na straży postawił melancholię. I gdzieś za plecami tej melancholii te wszystkie nasze, że tak powiem, paskudstwa w ten wiek zaczęły wyciekać. I dlatego ja, czytając esej pana profesora, zaczęłam się zastanawiać nad tym, co to tak naprawdę ma być ta nasza nowoczesność, na którą się czy spóźniliśmy? Dlatego chcę zacząć od pytania o samą nowoczesność, o próbę jakiejś jej zdefiniowania. I tak naprawdę stawiam to pytanie wszystkim panom jako pewien punkt wyjścia. Więc panowie drodzy, co to ta nowoczesność i czego, dlaczego mielibyśmy jej chcieć, nie chcieć, na nią się spóźniać? Panie profesorze. Aha. Tak. Sam siebie załatwiłem, sam sobie jestem winny. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Dziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą rozmowę. Pytanie jest oczywiście z takich, nie na wodę sodową, ale na pół litra, albo nawet na więcej niż pół litra. Zacząłbym chyba od stwierdzenia, że nowoczesność to jest coś takiego, czego zdaje się nie można odrzucić. Dlatego, że ona ma charakter kroczący, ekspansywny, wypływa z bardzo wielu źródeł, dociera do nas pod bardzo różnymi postaciami i zasadniczo pod postacią zjawisk, których nie można odrzucić. Odpowiedzi na pytanie, czym jest nowoczesność, jest bardzo, bardzo wiele. Za sprawą, między innymi za sprawą książki, takiej bardzo ciekawej książki Frederica Jamesona, Singular Modernity z początku XXI wieku, jakoś sobie zacząłem to układać w głowie mniej więcej tak, modyfikując trochę koncepcję, którą Jameson sformułował, że zasadniczo nowoczesność przejawia się pod postacią dwóch równolegle biegnących procesów. Jeden z tych biegów dotyczy sfery infrastrukturalnej, a więc wszystkich sieci, które komunikują społeczeństwo, od tych rozumianych najprościej, chociaż oczywiście wymagających ogromnych inwestycji, takich jak sieć kolejowa, połączenia telefoniczne, więc oczywiście sieć urzędów pocztowych i tak dalej, aż do tych najbardziej ukrytych, ale równie istotnych, to znaczy takich jak sieci przesyłowe energii, gazu, wody i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego państwa inwestowanie w infrastrukturę jest bardzo trudne, a zarazem nieodzowne. Bez infrastruktury państwo nie może funkcjonować w sposób integralny. Przy nierównych nakładach na infrastrukturę pojawiają się takie pofałdowania rzeczywistości. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Jest to zbiór niekończących się w gruncie rzeczy inwestycji dla państwa, koniecznych, jeśli ono ma być zintegrowane, jeśli społeczeństwo ma być dobrze skomunikowane. Natomiast ta druga sfera to jest sfera obyczajowa, a więc ta sfera, w której próbujemy
osiągnąć samorealizację, a do tej samorealizacji bardzo różni ludzie potrzebują bardzo różnych rozwiązań. Jedni chcą dużo większej swobody w sposobie zakładania i podtrzymywania życia rodzinnego, inni chcą większej swobody w zakresie tożsamości religijnej, płciowej, seksualnej, światopoglądowej oczywiście, w swobodzie wypowiadania się, zakładania stowarzyszeń, zrzeszeń, organizacji i tak dalej, i tak dalej. I to jest mniej więcej to, co przekazuje Jameson, dodając do tego jedną rzecz, a mianowicie relacja, pewnego rodzaju dynamiczna sprzeczność pomiędzy tymi dwoma sferami istnieje wszędzie. Najogólniej można by powiedzieć, że nowoczesność najszybciej dociera oczywiście pod postacią rozmaitych rozwiązań infrastrukturalnych. Jak państwa były, rozmaite obszary były kolonizowane, to docierała do nich oprócz wojska, poborców podatkowych, docierała do nich budowa linii kolejowych, mostów, dróg i tak dalej. Więc na wszystkich obszarach relacja dynamiczna, czasem sprzeczna, konfliktowa pomiędzy tymi dwoma obszarami jest czymś, co decyduje o owej jedności czy pojedynczości nowoczesności. Ale to, jak dane państwo, jak dane społeczeństwo ustawi relacje pomiędzy tymi dwoma sferami, to już jest właśnie sprawa lokalna. Możliwe są takie warianty, w których utrzymuje się tradycyjną obyczajowość, zaraz do tego jeszcze pozwolę sobie nawiązać, przy bardzo zaawansowanym rozwoju infrastrukturalnym. Możliwe są rozwiązania podwójne, to byłaby powiedzmy Turcja, prawda, gdzie wchodzi równocześnie ten rozwój infrastrukturalny i obyczajowy. Możliwe są też pewnie jakieś jeszcze inne warianty, ale tak czy owak, każde społeczeństwo, każde państwo musi samo to sobie poukładać, ponieważ to jest zawsze związane z lokalnymi tradycjami, z kulturą, z relacjami społecznymi. Tak? Tego już nie da się przejąć pod postacią wzorca. Co więcej, ogrom rozmaitych nieporozumień i błędów, które się mszczą pod rozmaitymi postaciami, odzywając się i powracając pod postacią nieprzerobionych spraw, wynika właśnie z rozmaitych form kopiowania nowoczesności. Ta drobna niedrobna modyfikacja, którą chciałbym wprowadzić do koncepcji Jamesona, polega na tym, że w dzisiejszych czasach w coraz większym stopniu ten podział zaproponowany przez niego upraszcza się do takiego podziału pomiędzy ekonomią i prawem, ponieważ sfera obyczajowa zyskuje swoją ważność, czy nabiera ważności, wchodzi niejako do życia wówczas, kiedy następują pewne rozstrzygnięcia o charakterze prawnym. Czyli dopóki nie pojawia się odpowiedni przepis, który mówi, że nie wolno prześladować nikogo z powodu innego wyznania, innej diety, innej tożsamości płciowej, seksualnej i tak dalej, dopóty to pozostaje tylko i wyłącznie postulatem. Dopóki prawo stanowi, że wszyscy uczą się jednej tylko religii w szkołach, dopóty próba wprowadzenia przez jakiegoś nauczyciela innych lekcji religii do szkoły będzie karana, a przynajmniej korygowana przez odpowiednie instytucje i urzędy państwowe. I w związku z tym wydaje mi się, że można jakby pomyśleć sobie relacje pomiędzy tymi dwoma sferami, to znaczy pomiędzy ekonomią, która najszybciej kolonizuje obszar życia, oraz prawem. Można pomyśleć sobie sferę pośrednią i pośredniczącą między nimi właśnie jako kulturę. Tam się rozgrywa to, co najważniejsze, jak chodzi o wymyślanie tego własnego, lokalnego wariantu nowoczesności. Tam się rozgrywa wszystko to, co jeszcze nie przeszło pod gotową już postacią rozstrzygnięć o charakterze ekonomicznym i rozstrzygnięć o charakterze prawnym dotyczącym obyczajowości. Dlatego tak istotna wydaje mi się sfera kulturowa. I ona jest oczywiście wszystkim, to znaczy
ona obejmuje zarówno to, co się w tej chwili dzieje tutaj, kiedy ktoś wymyślił sobie Igrzyska Wolności, sprosił rozmaitych mądrali i powiedział, gadajcie, tak? Dlaczego? No dlatego właśnie, że gdzieś indziej zostają, są podejmowane zbyt szybko złe decyzje, albo właśnie nie są podejmowane decyzje. Należy skorygować jakieś rozstrzygnięcia o charakterze ekonomicznym, jakieś rozstrzygnięcia o charakterze prawno-moralnym, prawno-obyczajowym. Z tej sfery kultury mogą się wyłaniać działania o charakterze obywatelskim, mogą się wyłaniać projekty czy pomysły przeprowadzenia referendum, naciski na parlament, pomysły o rozmaitych reform, praw, rozstrzygnięć, kodeksów, ale także oczywiście i tutaj się przejawiają w tej sferze rozmaite formy artykulacji czy ekspresji, które nie chcą być przekładalne na nic. Są to jakieś takie skrajne formy ekspresji. Możemy sobie tutaj po prostu pomyśleć na przykład o wierszach Andrzeja Sosnowskiego. Nieprzekładalnego na nic. To byłaby ta najbardziej autonomiczna sfera kultury, która będzie zawsze nam przypominała o tym, że nigdy nie da się do końca przełożyć jednego na drugie, czyli tego, co pojawia się pod postacią pewnego dyktatu ekonomizacji życia na rozmaite rozstrzygnięcia prawne. Tak? Jakby tą najmniejszą sferą, takim punktem archimedesowym całej tej kultury, tym, co ją tak naprawdę usprawiedliwia, jest właśnie jakiś zbiór działań o charakterze nieprzekładalnym, ale wokół tego rozciągają się rozmaite, mniej czy bardziej zrozumiałe, przekładalne, czy to na ekonomię, czy to na prawo, działania i propozycje. I to mogą być utopie wyrażone w powieści, to mogą być również rozmaite eseje, teksty. Tak czy owak, sfera kultury usiłuje rozepchnąć ekonomię i prawo, tak żeby wytworzyła się pewna przestrzeń wolnego postulowania, wolnego dyskutowania. Dlatego kultury należy ze wszelkich sił bronić jak niepodległości, bo ona jest właśnie taką gwarancją niepodległości. Jeśli odnieść to do Polski, do tego, co się stało w ciągu ostatnich tych 26 lat, no to moglibyśmy powiedzieć tak, że początek całego tego okresu polega na tym, że pewien pomysł ekonomiczny został natychmiast, bez jakby przejścia przez ową sferę kultury, natychmiast przekształcony w gotowe prawo. Jeśli dobrze pamiętam, kilka lat temu Maciej Gdula opublikował taki tekst, który między innymi siedzącego tutaj Jacka Żakowskiego trochę jednak zdenerwował, a mianowicie o reformie Balcerowicza jako o stanie wyjątkowym, tak? Nie stanie wojennym, tylko stanie wyjątkowym. To była oczywiście próba transpozycji koncepcji Giorgio Agambena na rozstrzygnięcia prawne. Ale jakby z punktu widzenia tego, o czym teraz mówię, to było właśnie to, jakby natychmiastowe przerzucenie pewnego gotowego projektu ekonomicznego do tego obszaru prawnego i przyjęcie go pod postacią gotowych ustaw. Tak? Nie było owej transformacji, czy takiej translacji, której by kultura dokonała, jakiegoś takiego momentu spowolnienia czasów, którym moglibyśmy powiedzieć niekoniecznie tak, niekoniecznie tu, niekoniecznie w tym tempie, może nie w taki sposób, należy tutaj nad tym wszystkim pomyśleć i wprowadzić jakieś modyfikacje. I właściwie to jest jakaś taka wstępna trauma, która została zadana polskiemu życiu. Trauma, która wywołała taki bardzo istotny skutek polegający na tym, że od tego momentu oczekujemy, że prawo znowu bez takiej translacji kulturowej będzie interweniowało w ekonomię, spowalniając rozmaite procesy, łagodząc jej groźne bądź okrutne skutki. Jakby znowu nie myślimy o tym, czy zbyt rzadko myślimy o tym, że konieczne jest owo rozepchnięcie przestrzeni, tak aby pojawiła się sfera pomiędzy prawem i ekonomią, tak aby owa sfera kulturowa mogła dojść do głosu pod postacią tego wszystkiego, co tutaj się odbyć może. A zatem, by wrócić do wyjściowego pytania. Nie ma czegoś takiego jak wzór na nowoczesność, tak mi się wydaje. Istnieje natomiast
cywilizacyjny, historyczny, narodowy, kulturowy, jaki tylko byśmy sobie wymyślili, wymóg wymyślania własnej nowoczesności, a ten własny pomysł na nowoczesność polega na tym, by odnieść do siebie, skorelować jakoś te dwie sfery o największej sile oddziaływania na życie społeczne, to znaczy ekonomię i prawo, a w tym celu, żeby one nie kolonizowały naszego życia, żeby ktoś nam za chwilę na przykład nie ustalił, że lekcji religii będzie w tygodniu 6, a lekcji fizyki od czasu do czasu 1, żeby ktoś nam czegoś takiego nie zrobił. To proszę? Albo na odwrót, oczywiście, odwrotny pomysł też byłby może nie najlepszy, tak? To musimy właśnie wymyślać, użyźniać, ożywiać, dynamizować tę sferę kultury, ale ożywiać ją właśnie rozmaitymi projektami translacji, to znaczy takim wymyślaniem, przewidywaniem skutków konkretnej decyzji ekonomicznej na prawną albo wyprzedzaniem tychże. Tak? No to jakoś tak bym odpowiedział na pani pytanie. Pewnie Jacek Żakowski chciałby zareplikować. No to skoro pan redaktor został tutaj wywołany, to bardzo proszę. Znaczy, zareplikować bardzo chętnie, ale nie muszę, przepraszam, bo to jest mikrofon, który nagrywa, a nie mówi, więc trzeba mówić samemu. Więc zareplikować bardzo chętnie, ale nie dlatego, żebym miał polemizować bardzo z Czaplińskim, którego wielbię, tylko dlatego, że myślę, że tu są możliwe są różne podejścia, prawda? W tym raporcie Czapliński jest absolutnie niezbędny, żebyśmy sobie zdali sprawę, jak bardzo głęboko sięgają źródła procesów modernizacyjnych, jak one są zakorzenione w samym środku ziemi po prostu, prawda? Na ogół poruszamy się w powierzchni. Ale dodałbym do tego tyle, że nie swój pomysł też, że wiemy, że nowoczesność jest źródłem cierpień od naszego mistrza, pewnie wspólnego, i wiemy, że jest źródłem cierpień z natury. Prawda? I to w tym sensie z natury, jako nieuniknione, to cierpienie jako nieuniknione, że te dwa procesy nowoczesności, które Czapliński opisał, mają inną dynamikę, też w sposób naturalny. Mianowicie zmiana technologiczna, ekonomiczna i prawna mogą się toczyć jak w dowolnym właściwie tempie, i to są bardzo wysokie tempa, jak widzimy. Nawet teraz, kiedy nie ma wielkich wynalazków, są tylko nowe gadżety, prawda? To też tempo pojawiania się tego gadżetowania jest kompletnie inne niż zmiana świadomości. Tak? I to trwa tam, jak wiadomo, te 200 lat z grubsza, czy trochę mniej może, ta szalona gonitwa. Ta szalona gonitwa. I w tej gonitwie dwa nurty w kulturze inaczej się zachowują. Z jednej strony jest sztuka, która może być siłą napędową, jest niezwykle dynamiczna i wiemy, jak to Daniel Bell fantastycznie opisywał, prawda, jak pojawienie się tych malarzy, dziwnych malarzy na Montmartre uruchomiło proces, który doprowadził do krachu giełdowego w 2008 roku. Prawda? I to jest jako koło zamachowe. Jest ta druga kultura, polegająca na relacjach w wielkiej skali, która ewoluuje bardzo wolno, bardzo trudno i na ogół nie godzi się na te zmiany zachodzące w sferach szybko zmieniających się. Ma z tym problem, naturalny problem, tak jak każdy z nas ma z tym problem. I, no, i teraz mi się wydaje, że w tym sensie nowoczesność wymaga wsparcia tego procesu dostosowania relacyjnego. Tej świadomości, że to napięcie jest i można na nie reagować na dwa sposoby. Trzymając za mordę, co mi się wydaje zaczyna zwyciężać, bo jest dużo łatwiejsze. I to jest efekt kapitulacji tego wsparcia. Albo można łagodzić to cierpienie
bo no, to metoda trzymania za mordę łagodzi ekspresję cierpienia, ale samo cierpienie oczywiście pogłębia, bo jeszcze bardziej utrwala, no to jest ten klasyczny model, odwołujemy się do niego często, model szacha, prawda, który fantastycznie zmodernizował Iran, naprawdę, no to, to coś niesamowitego, prawda, i potem to wszystko zostało zdewastowane kosztem wielkich cierpień, wielki sukces zniszczony kosztem wielkich cierpień, ale też to nie jest konieczne, jakby założenie tej całej naszej pracy i nad raportem, prawda, z którego, w którym ten tekst jest, jest takie, że to cierpienie i to, ta dewastacja nie musi być taka duża. To znaczy, że nie trzeba też zatrzymywać procesów zmian, nie trzeba zakazywać budowania dróg i używania komórek. Ale jeżeli się chce uniknąć w warunkach nowoczesności, które jest fenomenem dziejowym, jeżeli się chce uniknąć konieczności zakazywania, co w pewnym momencie może się okazywać konieczne, bo ludzie wariują, kiedy jest taka nieprzystawalność warunków, w jakich żyją, do ich wyobrażeń o rzeczywistości, do ich języka analizy, do ich oczekiwań, do ich wymagań wobec siebie, prawda? To ta klasyczna, te dwa klasyczne opisy stresu męskiego wypieranego przez nowy stres kobiecy, prawda? Czyli niezdolność sprostania w warunkach cywilizacyjnych rolom należącym do innych warunków cywilizacyjnych, prawda? Immanentna niezdolność, nie to, że jesteśmy kiepscy, po prostu się nie da, tak? Więc, że to wsparcie jest potrzebne i w tym sensie ta nowoczesność rzeczywiście, wydaje mi się, wymaga inżynierii społecznej. To jest epoka, która tworzy takie konieczności połączone z nowymi ryzykami oczywiście, bo każda inżynieria może być nietrafną inżynierią i widzieliśmy takich projektów kilka, ale widzieliśmy też kilka projektów, kiedy się udało, w jakimś stopniu się udało. Więc mi się wydaje, że właściwie istotą, gdybym ja miał wprowadzić nowoczesność, teraz na końcu tego już się zamykam do jednego, to bym powiedział, że to jest ta niezwykła epoka, która nie może, w której nie da się funkcjonować bez inżynierii społecznej. Po raz pierwszy w historii. Pytanie było takie, czym jest dla każdego z nas nowoczesność. To dla mnie jest trudne pytanie, dlatego że mi się kłębią w głowie masę różnych koncepcji nowoczesności i jakby teraz, jakby nawiązywanie do iluś tam no nie ma sensu. Tak? I wydaje mi się, że to, co pan profesor Dżapliński tutaj wniósł na początku, co też jest punktem wyjścia tekstu, to wystarczy. Ja bym do tego dodał od siebie tyle, to co w tym tekście jest dla mnie ciekawe. Odniesienie tej koncepcji do kontekstu polskiego, tak? I że u nas, że owszem, wszędzie to, co pan nazywa z jednej strony modernizacją, z drugiej strony modernizmem, te dwa elementy, czyli ten infrastrukturalny i tożsamościowy, ja bym go tak nazwał, że można go wszędzie w krajach unowocześniających się rozróżnić, ale że u nas to rozróżnienie no, jest od razu jakąś aporią, jakimś dystansem nie do przekroczenia. Czyli, że i pan dzisiaj powiedział, że to gdzieś u początku transformacji myśmy coś tutaj przespali, czy coś się podziało, ale w swoim tekście nawiązuje pan, co bardzo mi się podoba, do Brzozowskiego i pokazuje pan, że u Brzozowskiego jakby jest to pięknie rozczytane, tak? No, że mamy tych, którzy... tych różnych połanieckich, prawda, którzy troszczą się o swój mir domowy, chętnie korzystają z tego, co społeczeństwa, które są w awangardzie nowoczesności, czyli innowacyjnie, mówiąc językiem współczesnym, prawda, tworzą jakieś rozwiązania techniczne, technologiczne, społeczne i tak dalej. To my sobie to importujemy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby samemu
samemu jakby zdobyć się na taką postawę innowacyjną, no to my tym w ogóle nie jesteśmy zainteresowani. My wolimy sobie poczytać Sienkiewicza i się tam, że tak powiem, zderzyć z tym, jacy to jesteśmy fantastyczni, a z drugiej strony odwołać się do swojego historycznego doświadczenia, jacy to my jesteśmy strasznie doświadczeni, że w związku z tym możemy się w takiej roli ofiary postawić i oczekiwać tylko zadośćuczynienia, prawda, od świata nowoczesnego. I wydaje mi się, że oczywiście pewne błędy transformacyjne wzmacniają coś takiego, to wszystko, co na początku lat 90. Józef Tischner opisywał jako homo sovieticus, to oczywiście też się na to nakłada. Jest wiele traum w naszej, powiedzmy, społecznej przeszłości, które się do tego rozszczepienia, prawda, szczególnie intensywnego, przyczyniają. No i to jest jedno ze źródeł, wydaje mi się, dość trafnie ujęte, pewnej naszej biedy. Ja bym to, do czego to prowadzi? Znaczy, wydaje mi się, że można by to było taką metaforą trochę z Andrzeja Ledera wziętą nazwać i moglibyśmy powiedzieć, że nasza współczesna, dzisiejsza nowoczesność jest nowoczesnością przespaną albo jakby śniącą. To znaczy, że chodzi o to, że się nam kraj modernizuje, ale on właśnie się modernizuje, prawda? Że duża część tego społeczeństwa nie bardzo jakby podmiotowo w tym uczestniczy, prawda? Przychodzą jacyś inni i nas modernizują, prawda? Więc to jest sytuacja, w której można się łatwo wyalienować. I teraz chodzi o to, czy jest możliwość, żeby się z tego snu obudzić, czyli stać się podmiotem, jako społeczeństwo, podmiotem, prawda, tych przemian. Czy możemy odzyskać naszą podmiotowość w świecie nowoczesnym? No i tutaj są, prawda, różne takie sygnały niszowe, że tak, ale jak patrzymy en bloc, no to można mieć wątpliwości i ta dyskusja o mediach dzisiaj też to pięknie pokazała. I sobie tak pomyślałem po tej debacie, że jest gość z Ukrainy i on przemawia właśnie w imię tego, o co my byśmy w swoim jakby polskim wyobrażeniu o sobie nigdy się nie spodziewali Ukraińców, tylko u siebie, prawda? No, że to właśnie my jesteśmy podmiotem kreatywnym. Bardziej on mówi, narzekacie, ale czemu nie zrobicie? Gdzie jest wasza podmiotowość, tak? No tak bym nawiązał w tym momencie do tego, co panowie mówili. Jestem ciekaw, jakby w kim to kierunku pójdzie. Jeśli można, to profesor. Tak. Jeśli można, chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz. Nawiązując do tego, o czym powiedział Jacek Żakowski i pan Piotr Augustyniak. Otóż... Gdybym chciał odpowiedzieć na pytanie, na czym polega specyfika polskiej nowoczesności, to stwierdziłbym, że polega ona na schizofrenii. Ta schizofreniczność wyraża się w tym, że mniej więcej od połowy, od schyłku XIX wieku wykształca się, to dobrze, że pan przypomniał tego Brzozowskiego i Połanieckich, skąd pomyślałem sobie, czy Połaniecki czytał Maryni na przykład trylogię. To by było idealne, prawda? Jakaś taka doskonała autarkia, prawda? Taka kapsuła, taka bańka, w której swój do swego po swoje. Więc mniej więcej od schyłku XIX wieku wykształcają się dwie postawy, które nigdy się nie mogą ze sobą dogadać. Przy czym ważne jest, że obie te postawy są nowoczesne. Nie mamy do czynienia z takim pojedynkiem pomiędzy przeciwnikami nowoczesności, a więc tradycjonalistami oraz jej zwolennikami. Ja postrzegam ten podstawowy konflikt w obrębie nowoczesności. Jedną stronę reprezentują ci, którzy chcieliby rozwiniętego państwa. I rzecz charakterystyczna, że bardzo konserwatywna część społeczeństwa, ja to odczytuję ze strony literatury, bardzo konserwatywna część polskiego społeczeństwa jest niesłychanie pozytywnie nastawiona do modernizacji, a więc do dobrze stojącej gospodarki, do wysokiego PKB, do takich klasycznych zupełnie wyznaczników rozwoju. Ale zarazem oni mówią, modernizacja tak, ale emancypacja nie.
Tak, czyli oni usiłują wypracować sobie taki oto model nowoczesności, w którym nieustannemu postępowi gospodarczemu, wzrostowi zamożności społecznej, polepszaniu się stanu infrastruktury będzie odpowiadać właśnie płaniecczyzna. To jest chyba to, prawda? Wynalazki, proszę bardzo, nowoczesne maszyny, tak, niech ta gospodarka się rozwija, ale zarazem pozostańmy w naszym domu przy tej obyczajowości, która istniała, a więc niech prawo niczego nie zmienia. Niech prawo nie narusza owego status quo dotyczącego obyczajowości. To jest jedna strona. Natomiast drugą stronę stanowią ci, którzy uważają, że najważniejsze jest właśnie powiększanie się owej sfery swobód obyczajowych, a więc prawne zatwierdzenie tożsamościowych rozwiązań, ale także i w związku z tym rozwiązań dotyczących relacji międzyludzkich, bo tożsamość ludzka nigdy nie jest osobna, prawda? To zawsze jest tożsamość względem kogo? Ona ma charakter relacyjny, prawda? Jeśli wolno mi zmienić swoją tożsamość, jeśli wolno mi ją głosić, praktykować, no to jest zawsze działanie wśród ludzi. Ale zarazem ci zwolennicy emancypacji są bardzo nieufni w stosunku do emancypującej się roli kapitału. A więc oni byliby takimi zwolennikami spowolnienia tego rozwoju infrastrukturalnego za cenę albo przy równoczesnym powiększaniu się prawnie zagwarantowanego równouprawnienia. I oto schizofrenia. Tak? Z jednej strony mamy reakcyjnych, tak to kiedyś ujął Habermas, mamy do czynienia z reakcyjnymi postępowcami, tak? Reakcyjnymi modernizatorami państwa, a z drugiej strony mamy do czynienia ze zwolennikami emancypacji, którzy są bardzo nieufni w stosunku do rosnącej roli kapitału. W ciągu całego tego okresu nowoczesności mamy do czynienia z pojawiającymi się takimi postaciami jak Brzozowski, którzy mówią, chodzi o to, żeby to ze sobą połączyć. I przeważającymi okresami, w których spierają się ze sobą te dwie strony. Jedni mówią, niech to państwo będzie bardziej nowoczesne, tak? I pouczają się nawzajem, jak to ma wyglądać, a drudzy mówią, niech ta rzeczywistość, niech to państwo będzie dużo bardziej tolerancyjne w stosunku do rozmaitych odmieńców. Właściwie najtrudniej, i to jest, mam wrażenie, jakiś taki specyficznie polski problem nowoczesności, najtrudniej jest wypracować coś, co byłoby połączeniem jednego z drugim. No i muszę państwu powiedzieć, że tak naprawdę profesor ukradł mi następne pytanie, przed czym mnie redaktor Żakowski ostrzegał wczoraj, ale niepokornie nie posłuchałam. Ale skoro już jesteśmy tutaj... Piotr wywołał Brzozowskiego i rzeczywiście mamy ten moment, Brzozowski też tak pięknie pisze, że polski indywidualizm to jest polskie odosobnienie przede wszystkim. I to, o co ja chciałam zapytać, to gdzieś mając w tle tą schizofrenię, o której profesor mówi, to zapytać właśnie o takie polskie odosobnienie i zapytać o to, głównie chyba ciebie, Piotrze, co jest takiego w tej polskiej duszy, że my jesteśmy odosobnieni, że my jesteśmy schizofreniczni i że my w dalszym ciągu z tego nie wychodzimy i tak naprawdę no dość ciężko nam chyba szukać tych dróg, jak wyjść byśmy mieli. Ja myślę, że jakby to uchwycić tak w miarę lakonicznie, znaczy myślę sobie, że my nie jesteśmy anowocześni, nie jesteśmy społeczeństwem anowoczesnym, które wchodzi po raz pierwszy w nowoczesność, nie mając żadnych doświadczeń, jako, nie wiem, jakiś, powiedzmy, byt egzotyczny, prawda? Tylko nasza tożsamość, nazwijmy ją narodowa czy społeczna, ona się rodzi w Europie, która się w czasach oświecenia zaczyna mocno modernizować, prawda? I teraz można powiedzieć tak, no że w jakiej my jesteśmy sytuacji? No my jesteśmy w sytuacji, przyszła mi taka kiedyś metafora do głowy, że mamy wielką nowoczesną fabrykę, którą jest ten świat zachodni, gdzie nowoczesność, prawda, pracuje, a my jesteśmy czym? No my jesteśmy jakimś odrzutem z tej fabryki, tak? I byliśmy kilkakrotnie w związku z tym poddani próbom recyklingu, prawda?
I na tym polegały, ja się tu z Jankiem Sową zgadzam, że rozbiory to nie była katastrofa wywołana przez nieudolnych polityków, prawda, czy jakieś zmowy, prawda, okropnych mocarstw nam wrogich. Myśmy po prostu zostali przez ten buldożer, którym była nowoczesność, prawda, od razu rozjechani. I potem staraliśmy się na różne sposoby jakby wstać z tego rozjechania. I to jest mniej więcej nasza historia narodowa, a to przecież konstytuuje naszą świadomość, prawda? No nie wiem, Szczepański pisał, prawda, o swoim doświadczeniu międzywojnia, że no byliśmy po 20 latach odzyskanej wolności i jednak jakoś tam nieudolnie, ale gdzieś próby jednak powrotu do nowoczesnego świata z podniesioną głową, niejako odrzut. No byliśmy pierwszym normalnym, zdrowym pokoleniem, i pewnie my byśmy zmienili to społeczeństwo, natomiast no, przyszła wojna, no i znowu musieliśmy stać się polskimi, prawda, patriotami odwołującymi się do polskiej martyrologii. Nie udało się. No więc ja sobie pomyślałem, no to mamy dzisiaj podobną sytuację. 20 lat od początku transformacji mamy nowe pokolenie, prawda, ludzi, którzy powinni mieć wolne głowy, prawda, mówią po angielsku, jeżdżą na Erasmusy, prawda, mają różne możliwości, konsumują kulturę, powiedzmy, globalną, powinni już być od tego wolni i natomiast no, jakby wydarzenia na polskiej scenie politycznej w ostatnich, powiedzmy, miesiącach, no, mnie przekonały, że to była pewna idea fix Szczepańskiego i dzisiaj jest to też no, ewentualnie moja idea fix, jeśli tak myślę. I pan profesor w tekście przytacza książkę Masłowskiej, prawda, i jej bohatera, no, który właśnie jest takim, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, potencjalnym wyborcą Kukiza, prawda, na dopalaczach jadącym, prawda? W który dziedziczy te wszystkie polskie traumy, kompleksy. Może mówię o tym trochę zbyt mocno, ale myślę, że trzeba o tym dosadnie mówić, tak? Tak jak Witkacy, że jednak trzeba po prostu zafajdanymi łbami walić, prawda, w jakieś chlewne ściany. To jest cytat z Nie będziemy tych dusz. Strasznie dosadny. Ja czytając te teksty XX wieku, no byłem porażony tym, jak dużo jest bardzo takiego dosadnego myślenia o tej polskiej nieszczęsnej, niewydarzonej nowoczesności. Tak bym to określił. I co z tym zrobić? Dobrze by było coś z tym zrobić. Ja może bym dodałbym dwie rzeczy. Jedna, że problem zbyt późnej, jak piszesz, nowoczesności polega na tym, że ona wymusza większe tempo, prawda? Bo to jest gonienie, tak? I nie ma żadnego problemu, żeby na bruku wylać autostradę, tak? Ale w relacjach jest problem. Znaczy nie da się, bo to różnica tempa jest tak czy inaczej, a zbyt późna nowoczesność, czyli proces gonienia, zwiększa te różnice siłą rzeczy i wywołuje, i to w związku z tym problem jest bez porównania większy i reakcja jest bez porównania bardziej dramatyczna. Mi się wydaje, że to tłumaczy szybkie zniechęcenie się wschodnich Europejczyków do demokratycznego i liberalnego kapitalizmu. Że po prostu u nas to cierpienie nowoczesności w związku z procesem gonienia jest większe i ryzyka za tymi idące są większe. A drugie to bym zapolemizował, ale z umiarem kulturalnie, bo to nie PiS przecież, więc powiedziałbym tak, że mi się wydaje, że my jesteśmy anowocześni. Że tu jest, że jest coś w kulturze, i to jest, myślę, wielkie pytanie, co powoduje, że myśmy się fantastycznie rozwijali, dopóki nie przyszła nowoczesność. Ta kultura kwitła, póki nie było nowoczesności. A nowoczesność do niej nie pasuje trwale. Nie pasuje do tego pokolenia czy innego, tylko w ogóle. I tak jak nie byliśmy w stanie przyjąć normalnej armii zawodowej, ale iluś innych rzeczy tam w tym XVII wieku, tak dziś nie jesteśmy w stanie przyjąć wielu rzeczy. I mi się wydaje, że ta dzisiejsza reakcja na nasze gigantyczne sukcesy
tych sferach, które potrafią się poruszać szybko. Bo przecież nawet w sztuce jesteśmy fantastyczni. Tak się patrzy na polską sztukę współczesną. Tak? Poza relacjami. I tu jest bariera. I ona powoduje, że te zmiany, nie tylko nie mogą się dokonywać, zmiany społeczne, ale też, jak mówimy, przecież ten raport powstał na zamówienie Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Tak? To jest też bariera przed innowacjami w sferze technologicznej i każdej innej prawnej, prawda? Która sprawia, że jesteśmy skazani immanentnie skazani na gonienie. Nie dlatego gonimy, że był PRL, bo PRL akurat nas bardzo dobrze zmodernizował, podobnie jak okupacja niemiecka, jak wiadomo, prawda? I rozbiory w dużej części to sprzyjały technicznej modernizacji, a także zmianom kulturowym, prawda? Co nie znaczy, że mamy być wdzięczni za to, prawda? Bo to był efekt uboczny patologii. Ale to tak na ogół, jak się robi coś dobrego, efekt uboczny jest zły, prawda? I na odwrót. Więc natomiast tu jest coś takiego, co rzeczywiście to blokuje i nasze wołanie i te miliardy złotych, które rząd wydaje, żeby innowacje tam gdzieś w gospodarce, to w zdecydowanej większości jest wrzucanie pieniędzy do studni. Oczywiście można, bo ona być może kiedyś się zasypie. Znaczy może tak, prawda? Każdą studnię można zasypać pieniędzmi. I może tak być, że ta studnia kulturowa na skutek jakichś zmasowanych i długookresowych inwestycji, że zostanie dotknięta tym procesem. Tak? Ale na razie to jest, jak pisał Bendyk, zatruta studnia. Tak? Więc mi się wydaje, że tu jest, trzeba się jakby zmierzyć z tym, co jest głęboko w nas takiego, że my jesteśmy anowocześni strukturalnie, znaczy, czy jakoś, prawda, nie chcę powiedzieć genetycznie, a może genetycznie, ja nie wiem, bo to proszę o jakieś mądre odpowiedzi, ale w każdym razie to jest ponadpokoleniowe. Zanim profesor mi przechwyci mikrofon, to ja trochę ad vocem do pana redaktora, bo w tym wszystkim tak, faktycznie my jesteśmy bardzo w tej sferze infrastrukturalnej, tak jesteśmy świetni i tu sobie nasi młodzi rewelacyjnie radzą. Z prawem nie radzimy sobie może świetnie, ale nie najgorzej. Sztuka, zgodzę się, ale relacje kuleją. Relacje kuleją. I tutaj ja tylko chciałam, zanim oddam głos obok, to Tischner pięknie diagnozował. I wydaje mi się, że to jest jakiś klucz, że w pewnym momencie, on w Nieszczęsnym Darze Wolności pisał, że w pewnym momencie człowiek napotyka takie wartości, do których nie dorósł i wtedy zaczyna je sobie tłumaczyć, zaczyna je postrzegać jako wartości pozorne. I przez kilka pokoleń, ale my cały czas pewne rzeczy rozpoznajemy jako wartości pozorne. To jest moje wrażenie i nie wiem, co panowie na to. I może dlatego mamy właśnie problem z relacjami, z tą kulturą rozumianą jako relacje. Jako budowanie relacji, tworzenie. Dobrze, zanim państwo nas zlinczujecie, bo na pewno macie już 50 pytań i 60 uwag krytycznych. To jedną rzecz. Jacek Żakowski zaczął polemizować. Ja w takim razie podejmę to zadanie. Nie wiem, czy jesteśmy anowocześni. Tutaj strasznie trudno byłoby mi na coś takiego odpowiedzieć, ale proszę zobaczyć. Jak wygląda zmiana w obrębie kultury? Nie będę na razie omawiał preferencji kulturalnych, tylko jedną kwestię, a mianowicie edukację w nowym okresie. Kiedy kończy się PRL, w Polsce jest około 40 szkół wyższych. Dzisiaj jest ich ponad 400. Kiedy kończy się PRL, w Polsce studiuje około 360 tysięcy ludzi. Mamy 360 tysięcy studentów. W 2005-2007 roku mieliśmy 2 100 000. Kiedy się kończył PRL, odsetek ludzi z wyższym wykształceniem wynosił około 7%. W 2010 roku czy 2012 było to już prawie 13%. Czyli tak, podwoił się odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, 10-krotnie wzrosła liczba szkół wyższych i 6-krotnie, 7-krotnie w tym momencie szczytowym wzrosła liczba studentów. Z czego to wynikało? Z ogromnych ambicji edukacyjnych.
z przeświadczenia, że zdobycie wyższego wykształcenia oczywiście przyniesie bardzo konkretne, wymierne skutki na rynku pracy, ale także i z chęci poszerzenia własnych horyzontów, wyjścia z własnego uwarunkowania klasowego. Problem, zdaje się, polegał na tym, że ta pierwsza faza po 1989 roku, pełną parą, przy tak nieprawdopodobnych zmianach pracowała tak naprawdę imitacyjnie czy reprodukcyjnie, to znaczy pierwsze, nawet nie pierwsze, pierwszych kilka, tylko pierwszych kilkanaście roczników zasadniczo jakby przyuczano właśnie do tego, żeby reprodukowali cudze wzorce w bankowości, w prawie, w urzędach, nie wiem, w budownictwie, natomiast nie rozbudzano tej innowacyjności, o której tutaj była mowa. Teraz znajdujemy się w takim momencie bardzo krytycznym, kiedy odpływają absolwenci szkół średnich, niekoniecznie już chcą iść na studia, bardzo wyraźnie omijają rozmaite kierunki, spada zatem liczba studentów, szkoły wyższe będą oczywiście w związku z tym zamykane. Ludzie wyjeżdżają z Polski. Mamy do czynienia z jakimś ewidentnym kryzysem, ale wydaje mi się, że ten pierwszy okres ani nie potwierdzał tego, że jesteśmy anowocześni, ani nie potwierdzał tego, że jesteśmy indywidualistyczni. To znaczy tam się pod wieloma względami bardzo wiele, bardzo ciekawych rzeczy działo. Być może, oczywiście to nie jest jakieś dobre wyjaśnienie, ale wydaje mi się, że taka energia rozmaitego projektowania swojego życia i własnego, i rodzinnego, i społecznego była tak ogromna, że ona utworzyła niebywały zupełnie kapitał, którego starczyło na, nie wiem, na 10, na 15 lat. Tylko że to był ten okres, kiedy owa rosnąca liczba absolwentów była doskonałą kadrą potrzebną do naśladowania cudzych rozwiązań nowoczesnych. I kiedy energia owego naśladowania dobiegła końca, kiedy okazało się, że nie da się dłużej tego ciągnąć, tylko właśnie potrzebne jest sięgnięcie do własnych zasobów innowacyjnych, to w tym momencie pojawiają się takie decyzje, że nie idziemy już na studia, albo wyjeżdżamy z tego kraju, albo nie będziemy się włączać w tę działalność. Znaczy pojawia się jakiś rodzaj odspołecznienia. I teraz nie każde odspołecznienie, i to jest, mam wrażenie, raczej specyfika polska, tak? Brzozowski nie mówi o tym, że my jesteśmy wyłącznie indywidualistami. My jesteśmy indywidualistami, których indywidualizm realizuje się w takiej familiarności. Tak? My reprezentujemy bardzo charakterystyczny sposób uspołecznienia, który raczej właśnie spełnia się w towarzyskości niż w działaniach prospołecznych. Pierwszy okres, wydaje mi się, był bardzo korzystny, tak? Ta pierwsza dekada była bardzo korzystna do tego, żeby ową familiarność i towarzyskość jednak przełożyć na rozmaite inicjatywy, działania i bardzo konkretne osiągnięcia o charakterze społecznym, bo to również są pewne rzeczy, które trzeba tworzyć pod postacią rozwiązań. Natomiast teraz znowu mamy taką nie tyle indywidualizację, ile właśnie znowu tworzenie się takich klastrów społecznych, jak powiedział profesor Janusz Czapiński, tak? To znaczy właśnie te mikrogrupy społeczne są dla wielu ludzi lepszym rozwiązaniem niż postrzeganie siebie w relacjach ogólno- czy makrospołecznych. W związku z tym można by jeszcze coś dopowiedzieć a propos tej zmiany, która w tej chwili się dzieje, ale to pewnie za chwilę bądź przy innej okazji. Ja myślę, że panowie, że tak powiem, krótkie głosy i będziemy oddawać do publiczności. Widzę, że Piotr się wyrywa do mikrofonu, więc mu go oddam. Ja krótko powiem, że się zgadzam z panem redaktorem Żakowskim, że w tym akcesie do nowoczesności, no, który tutaj nam jakby zadano, sprezentowano nam w związku z geograficznym położeniem i tak dalej, oczywiście, że w tym wszystkim jest ten czynnik taki, jak to pan nazwał, anowoczesny i jakby tutaj nie ma jakby dwóch zdań, oczywiście to gdzieś w nas siedzi. No i to jest głównie to, co chciałem powiedzieć. Ja mam wątpliwości tutaj, jak pan profesor mówi o tym, no żebyśmy też nie popadli w jakieś takie, w taką drugą skrajność, która też jest jakąś stroną polskiej duszy, że my teraz oto nie weźmiemy żadnych wzorców z Zachodu i my sobie zrobimy naszą polską nowoczesność, prawda, bo nas na to stać i mentalnie i tak dalej. No ja przerysowuję oczywiście to, co pan powiedział, ale chcę to powiedzieć, no to jest oczywiście też pewna polska
jakby druga strona tego samego kompleksu, prawda? Że my nic nie możemy, w związku z tym wydaje nam się, że możemy wszystko, prawda? No nie możemy, musimy wziąć pewne rozwiązania, tylko po prostu innowacyjność ma polegać na tym, jak je najlepiej tutaj, że tak powiem, zastosować, prawda? Jak w tym kontekście je, że tak powiem, najlepiej uruchomić, tak? I wydaje mi się, że to każdy innowacyjnie jakby na własną miarę, że tak powiem. I tą miarę też musimy gdzieś określić sobie, tak? I na pewno te jakieś takie zaszłości tożsamościowe, no, które ja tam próbuję tropić, no one tutaj nas mogą też jakoś przemotywować, tak? I choć myślę, że to niebezpieczeństwo na razie nie jest jakoś takie wiodące. To ja już tylko króciutko wobec tego, rzeczywiście, bo mi się wydaje, że tutaj są możliwe, jest możliwe kilka różnych postaw, tak? Jest możliwa postawa antynowoczesna. Nie godzę się na zmiany. I to jest, są kontuszowcy, prawda, i potem wszyscy ich kontynuatorzy. Druga jest możliwa postawa nowoczesna. To znaczy zmiana jako postawa. Szukam myślenie krytyczne, kwestionuję swoboda ekspresji, obowiązek ekspresji, samorealizacji przez kreację i ekspresję. To jest postawa nowoczesna. Jest możliwa postawa anowoczesna. To znaczy tak, no godzę się na zmiany, no bo taka jest konieczność. No trudno, to troszkę, bo Ślimak był na przykład, był antynowoczesny, prawda? Żaden pociąg mi tu nie, my się godzimy, żeby te tory położyli i nawet, że to pendolino, tak, prawda? Ale żeby coś dołożyć do siebie z tego, to nie widzimy takiej, to nie mamy takiego jakby wewnętrznego musu. No niech sobie jeździ pendolino. Tak. Tak. Wymyślił Włoch to pendolino, niech ono sobie jedzie. To jest, jesteśmy, prawda, ale to jest taka, a w tym sensie ja mówię o anowoczesnej postawie, bo ci konserwatywni, tradycjonaliści, to jest zupełnie co innego. I teraz mi się wydaje, że to jest ogromny problem, bo bardzo łatwo jest walczyć z antymodernizacyjną postawą. To są argumenty, można przekonywać, prawda? Jak nie będziesz brał lekarstw, to umrzesz, łyknij, prawda? Są argumenty. Na anowoczesną postawę nie widzę lekarstwa. Znaczy to właśnie ten raport ma być nasz niby lekarstwem takim bardzo rozłożonym, ale to jest strasznie trudno zrobić i trzeba dużo entuzjastów nowoczesności, no, żeby i dużo energii, żeby tak, tego typu tak złożony proces uruchomić. Może też trzeba takich ludzi, jak tutaj pan redaktor z ukraińskiej telewizji, jaki nas dzisiaj spotkał na poprzednim panelu, gdzie te postawy obywatelskie są pierwsze. I może to... Ale mówię, że... Być może, ale wydaje mi się, że gdyby takich postaw było więcej, to nie patrzylibyśmy tylko na to, że zbudują nam tą drogę, no i jakoś pogodzimy się, no bo ją zbudowali, wszystko tam jeździ. Ale przede wszystkim oddajemy głos państwu. Ja niestety muszę prosić o jakieś... Tam była wcześniej ręka, a profesor Hartmann nas od razu przegada, więc ja bym panu dała szansę, tylko niestety muszę prosić o podejście do mikrofonu. I bardzo proszę o przedstawianie się. Mateusz Luft, magazyn Kontakt. Ja mam takie pytanie, bo trochę w tej dyskusji chyba gubi się podmiot. Kto ma być tym podmiotem, który będzie... Znaczy, to kto staje wobec tego wyboru czynnej postawy wobec nowoczesności, czy biernej postawy wobec nowoczesności? No i z tego poprzedniego panelu mam takie wrażenie, że w tych naszych elitach, nawet niezależnie od tego, jakby na jaką zmianę się trochę szykujemy teraz, wcale nie ma otwartości do zmiany. To znaczy, można sobie pisać raport 2020, 2030, 2040, no ale nie ma wcale gwarancji, że nawet ta, powiedzmy, frakcja, o której mamy wyobrażenie, że prowadzi nas do jakiegoś rodzaju modernizacji, że ona tą modernizację by przyjęła. Taką, w której każdy może stać się podmiotem. W takiej, której no, ten dół z tej perspektywy właśnie żaby jest ta modernizacja też jakąś perspektywą myślenia o swojej przyszłości na przykład.
Ostatnie zdanie w pańskiej wypowiedzi właściwie mogłoby być początkiem odpowiedzi, a mianowicie stwierdził pan, że każdy może być podmiotem. Tak? Oczywiście posługujemy się tym zaimkiem osobowym. My, właściwie każdy sobie podstawia pod to inną treść. Ale właśnie chyba na tym polega specyfika nowoczesności, że każdy podmiot już istniejący stopniowo ulega rozproszeniu, przemianowaniu, przekształceniu i może być jakimś innym podmiotem, wchodząc w rozmaite inne sojusze, nabywając innych charakterystyk. W ogromnym skrócie, tak, powiedziałbym, żeby pokazać, jak ja to rozumiem, co może być, czy jaka grupa społeczna może być właśnie owym my, które decyduje na pewien czas o kształcie polskiej nowoczesności. To wydaje mi się, że schyłek XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku to jest taka permanentna perswazja, która ma powołać do istnienia owo my, czyli ludzi, którzy najpierw się zastanawiają, a potem ewentualnie włączają się w to my i mówią w ten sposób o sobie my to, my tamto, to jest my o takim charakterze średniej klasy średniej. To znaczy takich ludzi, którzy gotowi są przekroczyć swoje własne uwarunkowania kulturowe, porzucić swoje położenie społeczne, wejść na ścieżkę awansu, zdecydować się na samokształcenie, na podnoszenie własnych kwalifikacji, którzy jakoś jednak wchodzą w pewien pojedynek czy taki wyścig o lepsze pieniądze, lepsze mieszkanie, jakiś prestiż społeczny, prawda? Przez ponad 10 lat to my było właśnie w ten sposób kształtowane. Tak? Na tym się opierała transformacja, żeby ludzi jakby wyciągnąć z ich anowoczesnej czy antynowoczesnej postawy i zamienić takich self-made menów, co było związane z kierowaniem owego apelu no, głównie do ludzi należących do takiej klasy ludowej, przy czym mówiąc o klasie ludowej, mam tutaj na myśli charakterystykę, jaką formułuje Pierre Bourdieu, a nie tak, jak to by należało rozumieć zgodnie z chłopstwem, prawda? To nie o to chodzi, prawda? To, co teraz widzimy, jest jakby powrotem do owego my, stabilnego, familiarnego, nastawionego na praktycyzm, nie dbającego o prestiż, nie dającego się wciągnąć w wyścig ekonomiczny, tak? Czyli to jest to my, które zostało wywołane do zadecydowania o losach kraju. To oni zostali jakby zaktywizowani, powiedziano im, że wy poprzez swój wybór możecie zadecydować o tym, że modernizacja, czyli unowocześnienie państwa, podnoszenie PKB będzie się gdzieś tam działo, natomiast wy macie prawo, czy będziecie mieli prawo do tego, żeby zatrzymać wszelkie przemiany obyczajowe, żeby prawnie została zagwarantowana taka właśnie stabilizacja istniejącego stanu rzeczy, jak chodzi o religię, jak chodzi o obyczajowość, jak chodzi o tożsamość płciową, seksualną, prawda? Więc nagle mamy do czynienia z takim sięgnięciem do owego my z klasy ludowej właśnie, czyli tej, która nie chce uczestniczyć w wyścigu ku osobności, ku prestiżowi, ku wyższym uposażeniom, ku lepszym posadom, a co jest oczywiście związane z tym, że trzeba się kształcić, uczyć języków, porzucić swoją macierzystą kulturę. Tak? Więc mam wrażenie, że na tym jakby polega zarazem wielkość, potęga i groza nowoczesności, bo tu nie ma żadnego my gotowego, nawet my, którzyśmy się tu zebrali, się za chwilę rozejdziemy i jak się rozejdziemy i rozjedziemy do swoich miast, uczelni, redakcji, gdzie tam jesteśmy, prawda, to będziemy wchodzić w nowe sojusze. One są dzisiaj dużo bardziej nietrwałe, wirtualne, prawda, a od czasu do czasu komuś się udaje skrystalizować takie my i wtedy to my nagle idzie do wyborów i decyduje o tym, jak się toczy dalej rzeczywistość. Cała nadzieja w tym, że owo my można zdekrystalizować i skrystalizować jakieś inne, ale też i oczywiście na tym polega całe niebezpieczeństwo tkwiące w nowoczesności. Profesor Hartmann, tak jak obiecałam.
Z wielką satysfakcją słucham tych wypowiedzi, również tej ostatniej. Ta dyskusja jest pełna słusznych treści, jakkolwiek wydaje mi się, że ciąży nad nią taki romantyczny ekscepcjonalizm. Państwo mówicie wciąż o Polsce jako kraju poniekąd wyjątkowym, o polskiej modernizacji jako szczególny. I ja chciałem przeciwko temu zaprotestować. Wydaje mi się, że Polska jest jednym z wielu krajów wschodniej, południowej Europy i w ogóle wielu krajów świata, które są w stosunku do liderów transatlantyckich po prostu dosyć zacofane, dosyć biedne, dosyć zaściankowe. I jest wiele postaci tej marginalności tych różnych krajów i społeczeństw, do których Polska należy jako zupełnie przeciętny kraj i zupełnie przeciętne społeczeństwo. Polski przypadek wiąże się z faktem, że wtedy w tym krytycznym stuleciu, kiedy następowały procesy modernizacji, procesy emancypacji, nie mieliśmy możliwości, tak jak na zachodniej Europie, tworzenia państwa, demokratycznego państwa narodowego. Więc procesy narodotwórcze nie były wspierane procesem państwotwórczym. Zachód miał to ogromne szczęście, że spinaczem dla wszystkich procesów emancypacyjnych, emancypacji religijnej, klasowej, emancypacji ostatecznie płciowej, spinaczem była emancypacja polityczna i narodowa, która doprowadziła do powstania demokratycznych republik. No, wiele krajów nie miało takiego szczęścia. W związku z tym te procesy emancypacyjne były rozproszone i osłabione, bo nie miały nad sobą tego państwowego patronatu. Więc jeśli my czegoś teraz naprawdę potrzebujemy, to odrobienia w tych ostatnich dekadach, kiedy jeszcze państwa mają jakieś znaczenie i autorytet, odrobienia tych strat. My musimy nauczyć się koncentrować wokół wspólnego dobra i wspólnego zadania, jakim jest budowanie demokratycznego państwa jako gwaranta naszych obywatelskich swobód i praworządności. Musimy jeszcze, ile się da, poszerzyć tą sferę obywatelską. To już jest bardzo trudne, bo to całe imaginarium modernizacyjne trochę się wyczerpało, no ale jeszcze ten potencjał istnieje, więc trochę tego społeczeństwa obywatelskiego napompujemy, trochę tego ludu jeszcze na stronę obywatelskiej podmiotowości i oświecenia przeciągniemy, a szansą jest po pierwsze aktywność polityczna elit, które się tego w Polsce wyrzekają, o co mam ogromne do nich pretensje, nie mówię o obecnych, ale generalnie. No i szansą jest odbięcie kontrolą tego najważniejszego rozsadnika emancypacji obywatelstwa, którym jest system edukacji. A nasz system edukacji reprodukuje społeczeństwo reakcyjne, bierne i zacofane. Jeżeli nie odzyskamy państwa, takiej podstawowej infrastruktury państwa jako wykonawcy konstytucji. I jeśli nie odzyskamy systemu edukacji i nie odzyskamy dostępu do kolejnego pokolenia młodzieży, to możemy zapomnieć o przyłączeniu się do tego peletonu nowoczesnych, obywatelskich, praworządnych, demokratycznych społeczeństw i co najwyżej będziemy się pocieszać tym, że i te społeczeństwa razem z nami wszystkimi w kolejnych dziesięcioleciach zapewne przejdą takie przemiany, że to funkcjonujące przez ostatnie stulecia rozróżnienie pomiędzy nowoczesnością i reakcją straci na znaczeniu. Dziękuję. Dwie uwagi. Ja chyba nie jestem zwolennikiem ekscepcjonalizmu. Ja tylko mówiłem o tym, że każdy kraj, każde państwo, każde społeczeństwo musi po swojemu przerobić cudze wzorce. To jest od razu jakby ad vocem tego, o czym pan mówił. Drugie, ten los półperyferyjny powoli przechodzi na całą Europę. Tak? To znaczy, to cała Europa jakby jest już w tej chwili wymijana w tym takiej ukośnej linii, takiej przekątnej, którą wykreślają Stany Zjednoczone i Chiny.
Ja bym dodał do tego, bo oczywiście nie można się z profesorem Hartmanem nie zgodzić w tym, co tutaj powiedział. I to jest, w każdym razie mówię z mojej perspektywy, wolno. Natomiast to, co budzi we mnie pewien niepokój, no to jest ten taki imperatywny ton, że musimy to zrobić, prawda? No ja się w sumie z tym zgadzam, tylko można byłoby powiedzieć też tak, że no ale jakoś do cholery nie możemy. Tak? I teraz i z tym mamy trudność, tak? Mówiąc delikatniej. No i teraz, żeby zrozumieć tę trudność, no to właśnie trzeba dobrze się przyjrzeć, co nam konkretnie, bo być może w jakimś stopniu doskwiera nam to samo, co Bułgarom, Rumunom, prawda, nie wiem komu tam jeszcze. I to jest jasne, tak? Natomiast są pewne wspólne doświadczenia, wspólne te. Natomiast jest też ta nasza specyfika i może ja ją trochę przeceniam, ale wydaje mi się, że jej zrozumienie, bo wydaje mi się, że my, mówię my Polacy, bo teraz też odniosę się do tego, co pan mówi króciutko, jednak mamy jako społeczeństwo kłopot, żeby się z tym konfrontować, prawda? To, co tam jest w głębiej, pewnym ciężarem w naszej tożsamości. I teraz ja sobie myślę o tym my, że to jest świetne pytanie i że kiedy ja mówię my, to ja sobie to my konstruuję w ten sposób, ale negatywnie, to są pewne obciążenia, które sprawiają, że my jako Polacy no, mamy pewien kłopot z nowoczesnością. I w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć za mocno, ale jakby destrukcja tego my, jego takie poluzowanie, prawda, to jest coś, co daje szansę, że się właśnie spodmiotujemy, tak? W pewnym sensie no, te doświadczenia historyczne, jakieś kulturowe archetypy, które dziedziczymy, to jest coś, co w jakimś stopniu nam utrudnia. Ja też nie chcę wszystkiego tak w całości tutaj negatywnie, prawda, nazwać. Mamy wiele takich w kulturze naszej intelektualnej przykładów, od których można się uczyć i to jest jasne, jak sobie z tym radzić, prawda, jak sobie radzić z własną polskością. To jest, nie ma czasu, żeby mówić o przykładach, ale można ich podać wiele. Ja sam sobie takich znalazłem mistrzów, tak, którzy mi w tym pomagają. Tyle bym powiedział. Ja jeszcze bym tylko powiedział, że mi się wydaje, że prawdziwym problemem jest to, że entuzjaści nowoczesności w Polsce są anowocześni i że to znaczy, że są gotowi sami, ich bardzo zachęcają do ogromnego wysiłku, który trzeba zrobić, żeby nic się nie zmieniło. I to mi się wydaje, no ja jako dziecko obserwowałem taką osiedlanie polskich Romów na osiedlu w Warszawie, gdzie mieszkałem, w dwóch blokach, prawda, po dwa mieszkania sąsiednich dostały romskie rodziny, co było straszne. I oni właśnie przyjmowali tę sytuację tak, jak Polacy przyjmują nowoczesność, tak Polska przyjmuje nowoczesność. Przyjęli te mieszkania, taka była konieczność. Mieszkali w tych mieszkaniach, taka była konieczność. Ale z ogromnym uporem całe dnie spędzali na podwórku. Nie w mieszkaniu, międzypokoleniowo. Gotowali, tak jest. Jak mogli, to spali, ale przychodził dzielnicowy i wtedy kazał im się zbierać. I my tak to przyjmujemy. To znaczy Zachód daje nam te mieszkania, tam jest woda, różne rzeczy, ale cały czas jest to ciąże i ono jest głębokie i to nas jednoczy. Znaczy, to jest taki problem na przykład dla mnie polityczny, że ja nie widzę tu różnicy między PiS-em, Platformą i SLD. Oni są tak samo pronowocześni, promodernizacyjni i anowocześni jednocześnie. I wydaje mi się, że naprawdę to wymaga, patrzę na Czaplińskiego, to trzeba dalej orać po prostu, bo gdzieś jest ten taki potwór, ten czarny diament, na którym ta anowoczesność entuzjastów nowoczesności się zasadza.
to feministki mogą wszystko powiedzieć o trwałości patriarchatu w feministycznych rodzinach, prawda? To jest naprawdę niesamowite i zrozumienie tego wydaje mi się kluczem do przetrwania w jakimś sensie. Chciałbym tylko słowo dodać do tego, co pan redaktor powiedział, że wydaje mi się, że właśnie dlatego odwoływanie się do takiej oświeceniowej retoryki, prawda, że no bądźmy racjonalni i to zróbmy, bo już czas się kończy, jest no właśnie, nie? Że i wydaje mi się, że późna nowoczesność to jest dla mnie też jakby konieczność sięgania po takie narzędzia interpretacyjne, prawda, które się z taką retoryką oświeceniową nie godzą, prawda? Że tutaj jest potrzebna psychoanaliza. Pan mówi o schizofrenii, można powiedzieć też o paranoi, tak? Czytam ostatnio psychoanalizę klasyczną Melanie Klein i myślę sobie, pozycja schizoidalno-paranoidalna, wczesnodziecięca, jak się popatrzy na prawą stronę z ukosa, to po prostu widać to w klasycznej formie, prawda? Mamy dwie piersi, jedna jest zła, druga jest dobra. Dobra pierś to jest Polska Jagiellońska, przedwojenna, Piłsudski. Zła Polska to jest dzisiaj, prawda, układ, który nas niszczy i robak, który nas toczy. No i tak sobie my mamy te dwie piersi, ale to po prostu powoduje, że jesteśmy też wewnętrznie, prawda, na dwie części rozszczepieni. I tutaj nie ma możliwości progresu, trzeba depresji. Nieważne jak kształt. Tak, no trzeba, oczywiście. No, jakość piersi nie ma znaczenia. Znaczy po prostu trzeba depresji, która sprawi, że zaczniemy powiedzieć, bić się trochę w piersi, tak? Poczucie winy, że niestety my też. Ale to w te dwie wtedy. No okej, okay, tak. Bardzo dobre pytanie, tak? No, i żałoba, tak? No niestety jest jak jest i trzeba się z tym pogodzić i wtedy można zacząć coś robić. Znaczy Leszek Jażdżewski mnie przestrasznie poganiał, że mamy się zdążyć na... Bardzo zabawne, bo chciałam się odnieść do tej jednostki chorobowej schizofrenii, przy czym miałam problem, bo nie mogłam się do żadnej z tych postaw jakoś, z żadną z nich zidentyfikować. No, z całą pewnością jestem Polką i powinnam jakby, ale nie wyszło mi. A tu pan zaraz o paranoi, a ja myślę o chorobie afektywnej dwubiegunowej, mianowicie, prawda, że mamy i to, że jesteśmy w fazie depresji w tej chwili, mamy te manie, tak, chwilami i czasami wracamy do okresów, czy przypominamy sobie, jacy to byliśmy super i umieliśmy latać, tymczasem jesteśmy w tej chwili w takim bagnie, ale nie mamy umiejętności barona Münchhausena, żeby się z niego za włosy wyciągnąć, podczas gdy cały taki dyskurs ekonomiczno-kulturowy żąda od nas samodzielności, poradzenia sobie, pójścia naprzód, agility, tak? Nadążania za wiecznymi zmianami, rzeczywiście zmianą jako postawą. No ale my nie mamy jak. No i przyszło mi do głowy, że może jakimś rozwiązaniem w tej sytuacji, ja w ogóle zawsze komentuję gdzieś tam na Facebooku cała Polska na terapię i mi się wydaje, że to jest takie dosyć dobre rozwiązanie, bo wtedy te relacje może by się poprawiły, bo my sami ze sobą nie możemy nawiązać dobrej relacji, no to jak z innymi możemy, prawda? To też przy depresji, czy też przy manii nie ma relacji, nie ma podłoża do relacji, nie ma z kim tam relacjonować. Ja czytałam taką książkę, jestem tłumaczką języka szwedzkiego i czytałam taką książkę Stefana Einhorna, syna Jerzego, szwedzkiego psychiatry pochodzenia polskiego, który napisał książkę przetłumaczoną właśnie tylko na angielski, że po polsku jej nie ma. Przymierzam się do niej. Się nazywa Sztuka bycia miłym. I on tam pisze, jak był profesorem w pracowni, tam wiele różnych rzeczy, ale był profesorem w pracowni i wszystkie te zasługi przypisywał sobie. I nagle przez rok zniknął z tej pracowni, ona sobie doskonale poradziła bez niego i on zrozumiał, że on był po prostu zachłanny, on nie był hojny, prawda? Nie dawał tym ludziom, którzy naprawdę mieli te osiągnięcia, prawa do tego, żeby się nimi cieszyli. Po prostu zabierał to wszystko sobie. Dotarło do niego, że najbardziej innowacyjne jest bycie takim właśnie wspierającym. I my nie mamy nikogo takiego, kto by nas wspierał. My musimy się wyleczyć tak, żeby sami sobie ufać i wierzyć, że tak, to co już zrobiliśmy, to jest bardzo fajnie i pogratulujmy sobie. No a no jakoś tak poradzimy sobie na swój własny sposób, z tego zaufania do samych siebie, wymyślimy sobie swoje własne rozwiązanie. Nie musimy wcale przerabiać cudzych wzorców. Możemy na nie popatrzeć, wcale ich nie przerabiać, powiedzieć nie, ten nie jest dobry, tego nie bierzemy. Tylko my nie, musimy przestać myśleć, że wszyscy inni są od nas lepsi.
bo my z tej depresji wtedy nigdy nie wyjdziemy. A mania też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja bym tak obiecałam, obiecałam nie zrobiło. Proszę, króciutko. Henryk Panusz tutaj z Łodzi, kiedyś profesor biochemii, teraz raczej zainteresowany problemami ekonomicznymi. W każdej wypowiedzi tutaj wielokrotnie było używane słowo nowoczesność. To jest narzędzie określające pewne pojęcie stworzone po to, żeby poszczególne mózgi, jakie tutaj reprezentujemy, mogły się między sobą wymieniać poglądem na temat tego pojęcia nowoczesności. Po pierwsze, zastanówcie się Państwo każdy sobie, czy potrafilibyście precyzyjnie zdefiniować, co wy rozumiecie przez pojęcie nowoczesność. Po drugie, gdybyśmy mieli czas na porównanie takiej definicji, którą by każdy utworzył ze sobą, by się okazało prawdopodobnie, że te definicje się będą między sobą bardzo różniły. Czyli jest bardzo trudno dyskutować w dużym gronie pojęcie tak złożone jak nowoczesność, nie mając precyzyjnej definicji tego pojęcia. I podzielmy świat na dwie części, na to, co dotyczy zagadnień materialnych i zmian materialnych, jakie zachodzą, i tych, które dotyczą wyobraźni i tworów niezwiązanych bezpośrednio z materią. W każdej z tych dziedzin obserwujemy zmiany i właściwie nowoczesność to jest suma zmian, jaka następuje w obu tych dziedzinach w wyniku działania milionów ludzi na świecie. I wydaje mi się, że mówiąc o nowoczesności, powinniśmy sprecyzować, o którą nowoczesność chodzi. Czy chodzi o nowoczesność w dziedzinie materialnej? Ja tak składa się, że jestem człowiekiem, który miał wyjątkową okazję, bo jako młody naukowiec po doktoracie w wczesnych 60. latach zeszłego stulecia trafiło mi się dostać stypendium rockefellerowskie i nie wiedząc o tym, do kogo trafiam, wybrałem jako miejsce pobytu pracownię twórcy biologii molekularnej w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku. Byłem jedynym zza żelaznej kurtyny człowiekiem, który do tego instytutu wtedy dotarł i otarłem się o ludzi, którzy tworzyli w dziedzinie tak bardzo postępowej jak podstawy medycyny i podstawy biologii, czyli biologia molekularna, chemia żywych organizmów. Trafiłem do czołówki, która tworzyła nowoczesność w tej dziedzinie. I mam przez całe życie okazję obserwować, jak się rozwija ta część wiedzy materialnej, czyli materii ożywionej, z tym, że przyczyniałem się w jakimś stopniu do tego, bo potem po powrocie stworzyłem tutaj pracownię biologii molekularnej w Łodzi, w której na przykład przeprowadzono pierwsze w Polsce sekwencjonowanie DNA, które jest bardzo ważną dziedziną wiedzy w różnych dziedzinach i inne. Wobec tego wydaje mi się, że powinniśmy dokładnie zdecydować, o jaką nowoczesność nam tutaj chodzi, jeżeli mamy to dogłębnie dyskutować. Dziękuję bardzo. Prawie udało nam się dotrwać. Ja nie wiem, czy panowie coś na koniec? Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie naszym panelistom, państwu, że przyszliście. Zapraszam na obiad i na rozmowy w kuluarach, bo myślę, że dużo jest jeszcze do przegadania.